się o tym dotyczącym ponownego zawarcia umowy na podstawie przypadku 3 albo spokoju. Więc tak, opinię się pozytywnie. Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu marszałek mieszkalnego przy Adeli Pokorka, to jest dotychczasowymi najemcami w związku z udziałem mieszkalnictwa. No i tutaj tylko tyle, że w tej i tej drugiej uchwale, przy tym, znaczy w tej drugiej lokalizacji, no była przeprowadzona ta właśnie ta wizja lokalowa, no i pani Agnieszka tutaj była. No i nie stwierdziła żadnego udziwienia. W związku z tym komisja wydawała. Powiedzieć się pozytywnie. W jednym i w drugim przypadku. Znaczy ja mam jeszcze nie czytam oczywiście, ale chciałem na to powiedzieć. Są jakieś pytania? To znaczy ja mam jednak uwagę, bo nie mogę się zgodzić z uzasadnieniem, które jak brzmi, wizja lokalowa nie potwierdziła żadnym uchodzeniu. Moją nie było potwierdzenia wtedy, bo jedni wokazami zgłosił. Tylko właśnie, w ogóle nie stwierdzono, proszę Państwa, idziemy na te wizje, bierzemy udział w wizjach lokalowych, wyposażeni w protokoły. W tych protokołach są konkretne pytania, na które odpowiedź należy uzyskać, pod którym to protokołem podpisuje się osoba, której składamy wizytę. W tym protokole jest pytanie, czy wnosi opłaty regularne, czy ktoś miał jakiekolwiek konflikty z prawem, które były potwierdzone, czy z którymi była interwencja podejmowana przez policję bądź też miejską. Również o to samo są pytania sąsiedzi, dlatego też takie uzasadnienie jest moim zdaniem błędne. No to już możemy zmienić, ja się wyłączyłem. To trzeba na ciśnie, poproszę. Pani Alison, nie rozumiem, że nie ma jakiejś osoby, która nie potrafi napisać zdania. Może być, wizja lokalowa nie wykazała, teraz nie potwierdziła, że nie wykazała, żadnych uchylień ze strony przedmiotu. Może tak być? Mi się wydaje, że może być. Thank you.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?